Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z F1 2012. Moi drodzy, rozpoczynamy Grand Prix Belgii. No oczywiście udało mi się zakwalifikować na pierwsze miejsce, ponieważ no, musiałem trochę oskiwać, dlatego Bobotą oskiwał w DSU, więc za to trochę musiałem taki tryb oszustwa łączyć. Samoga startuje dopiero 16, więc zobaczmy, Macro miał pecha w kwalifikacjach. Niestety, no ale mam nadzieję, że uda mi się nadrobić straty. Massa startuje 14, Vettel 7 dopiero. Chcemy to dobrze, chcę, no, nie ukryję tego faktu, że na pewno będę chciał trochę przeskodzić, jeśli będę miał okazję. Ale okej, wychodzimy za tor, rozpoczynamy wyścig. No i mam nadzieję, że uda mi się ten odcinek nagrać bez większych problemów. Fernando Alonso startuje blisko nas, mam nadzieję, że uda mi się trochę zyskać na starcie. No za, może nie kończy tak blisko, bo na piątkę startuje. Ale okej, rozpoczynamy więc, moi drodzy, wyścig Grand Prix. Myślę tutaj tak, który skończy ze startu. Za chwilę zobaczymy, jak się dali potem sytuacja na pose. I ruszyli! Oficjalnie można zaraz podać wyścig Grand Prix Belgii, tutaj Dexter na chwilę obecną wychodzi na prowadzenie i zobaczymy, jak się sytuacja dali po takich kolejnych zakrętach. Tym razem przesuwamy się w Belgii, no Belgia oczywiście jest legendarnym torem, który słynie z tego, jest naprawdę sporo wyścigów tu na tej właśnie, na tej mowie. Było sporo wyścigów i naprawdę coś sporo tam się tutaj działo. Były też między innymi wpadki na Oruż, no miejmy nadzieję, że teraz wpadki na kolejne wyścigi dojdzie. Hamilton już atakuje na wstępie! Jest to tak nieudany, proszę Państwa, Hamilton jest na wstępie bardziej szczytu i prawdopodobnie chyba też jest w będzie jego w wyścigu, ponieważ dalej w trakcie tak jest. Hamilton, moi drodzy, już dalej nie jedzie w tym wyścigu. Jest naprawdę ogromny pech Brytyjczyka, ostatnio nie udało mi się zdobyć punktów. Tym razem test prawdopodobnie tych punktów w ogóle nie zdobędzie. Jest naprawdę, no tutaj Hamilton nie raz po to zbyt dobrze. Kowalski, proszę Państwa, jest na drugiej pozycji, no proszę Państwa, naprawdę Kowalski. Bardzo dobry start w tym wyścigu zrobił. No i zobaczymy, jak się dalej rozstrzygnie ta akcja, ponieważ naprawdę tutaj Kowalski zaskoczył myślę mocno. Nikt się nie spodziewał tego, że Kowalski już tutaj na wstępie będzie na drugiej pozycji. Ale tak tego, proszę Państwa, jest na tym prowadzeniu. I grało to podobnie z Cyfry, za co mieli jakąś przewagę mocno nad Kowalski, bo wydaje mi się, że chyba trochę uciekł. Jest taka ciekawostka na temat, bo teraz tak w koroń błogi zastosowanie Kowalski, to wykorzystać trochę z Dextara, tak jest, dobrze, to Dextara zbliżą, ale zrobię to jeszcze sekunda, tylko to jest sekunda straty do Dextara, więc nie jest to tak blisko. To pytanie właśnie, co będzie w stanie w ogóle wyzwać, ale to jest, no myślę, że jakoś tam to ma, bo to jest naprawdę dobre, teraz się w tej stronie. Chyba, że robi to, to naprawdę jest bardzo dobre wyzwanie. Będę oczywiście na obręt, teraz swoje na wypadki nie bał. No ale na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że Dextara jest na prowadzeniu i na razie póki co prowadzenie no utrzymuje. Pytanie, czy uda mu się wygrać w tej Belgii? No ostatnio w Węgrach miał dosyć spore zaostrzone na zwycięstwo, co obecnie nie przeszkodziły mu w tej Ferrari, które no wygrały, tak? Ferrari to już dominowały na oczywiście. No i pytanie, jak się podoba się wygrać tym razem, jeśli chodzi o Grand Prix Belgii, tym razem, prawda, się wygrać w pomocy. Jest to tutaj Kowalski na horyzoncie, Kowalski się naprawdę zbliżył do Dextara i będzie atak, będzie atak strony Kowalskiego. Jak z Dextara oczywiście nie pozwoli na ten atak, jest blok, jest zaatakowany Kowalski, teraz ma to z kolei atakuje. Jest tyle atak nieudany, ale udaje się Batonowi zająć miejsce przed Kowalskim. I proszę Państwa, pek, całkowity pek McLarena, proszę Państwa, Baton już nie jedzie we wyścigu, no naprawdę jest to ogromny pek dla zawodników McLarena, ponieważ zarówno z Hamilton, jak i ten sam Baton nie jadą w tym wyścigu. No naprawdę, myślę, że tutaj ogromny pek McLarena daje się we znaki. Nie udało im się w ogóle zdobyć punktów, teraz z kolei już na wstępie zarówno Hamilton jak i Baton w tym wyścigu nie jadą, jest naprawdę ogromny pech dla zarówno jednego jak i drugiego zawodnika McLarena. No i chcę, zdecydowanie nie będzie z tych obrotów spraw zadowolony, po raz kolejny McLaren nie zdobędzie punktów w tym wyścigu. Kolejny wyścig, w tym McLaren w ogóle punktów nie zdobędzie. No i teraz pytanie, jak dalej się potestować, po raz kolejny Webber jest w kolejnym zawodnikiem, który będzie atakował Dextara, ale jest no, Webber nic lepiej uważa, bo naprawdę ataki na Dextara są dość niebezpieczne i różni z końców dla zawodników. Nie może się koniecznie skończyć tylko i wyłącznie na uszkodzonym skrzydle, więc naprawdę ja bym na miejscu Webbera tutaj uważała z tymi atakami. No ale oczywiście zobaczymy za chwilę, jak się dali sytuacja po tocy. Webber oczywiście no też miał pecha w Węgrach, nie udało się po prostu zdobyć. Zobaczymy, jak mu teraz pójdzie. Jest atak na Dextara. Jest atak nieudany i Weber rozwala kontakt.
kradzie skrzydło Weber, kradzie skrzydło. Jest kolejny naprawdę pechowy w tym wyścigu. Weber skradził skrzydło. Jest w stanie jechać z tego wyścigu, ale no naprawdę będzie miał ogromną stratę. Wraz z kolei Kowasz jest jako następny na horyzoncie. Też chodzi o odkrycie walki, który jest tutaj z Dexterem. Ale również do walki wgląda się Sebastian Vettel. No Vettel oczywiście wchodzi z tego, że ma ogromnego pecha. Nawet były takie pewne żarty, że można nie zdołała wózka, wyjrzała kordę na wcale Kowasza tkuje. Leży z okazją taka, im dalej Vettel na skórę tkuje. I proszę Państwa, żeby w końcu się udało, nie udaje mu się to dawać. Vettel zostaje zablokowany, ale teraz proszę Państwa, jest atak kolejny na Dextera, ale jest atak po raz kolejny nieudany. Dexterowi udaje się obronić pierwsze miejsce, no i Vettel tutaj jest na horyzoncie i już będzie tego Dextera schował. Wykorzystał sytuację, jeśli chodzi o sytuację z Kowaszem i udało mu się uwzględnić Kowaszego. Również prawie mi się udało uwzględnić Dextera, ale no nie, niech tak mu się o to wszystko nie udało zrobić. Dexter dalej pierwszy jest. Dalej mamy Kowaszego i chyba czwarty jest obecnie Fernando Alonso. Fernando Alonso oczywiście na chwilę obecną ma naprawdę znakomity sezon i jest to oczywiście kandydat, który może wygrać mistrzostwo świata. Również Ferrari ma ogromne szanse na tytuł mistrza konstruktorów, głównie dzięki właśnie Fernando Alonso i jego staraniom. No i zobaczymy, jak się dalej podać sytuację tym razem z Red Bullem. No, Red Bull naprawdę ma ogromnego pecha w tym sezonie. Nie są oczywiście lata poprzednie, no w 2011 roku Red Bull naprawdę miał wspaniałą pasę z Sebastian Vettel, ale tym razem naprawdę mu się nie idzie. Na klątwa Dujewicki, jak to tutaj lubią sobie żartować fani, to jest Fernando Alonso, spadł na Sebastiana Vettela. Zobaczymy, czy ta klątwa będzie trwała dalej, co może w tym odcinku, w tym wyścigu właściwie uda się wreszcie mu tą klątwę przełamać. Państwa, jest początek kolejnego okrążenia i będzie atak w stronę Sebastiana Vettela. Jest atak udany, proszę Państwa, jest Vettelowi udany się w stronie Dextera, ale Dexter będzie kontrolował, będzie kontra w stronę Dextera i jest kontra udana, ale i tutaj jest Vettel atakuje. I on to też Vettel trochę zjeżdża na dalszy tor. Spada on na trzecie miejsce, teraz z kolei Kobayashi. Kobayashi kolejny kierowca, który będzie atakował. Lecz proszę Państwa, tutaj Kowasi jest zblokowany przez Dextera, ale tutaj będzie atakował Kowasi. I proszę Państwa, Kowasi! Kowasi i Sebastian Vettel! Ogromny pech Kowasiego i Sebastiana Vettela. Kowasi odpada jako kolejny z wyścigu, a z kolei Sebastian Vettel prawie skrzydło. No, oczywiście klątwa z złej gruszki dalej trwa i Sebastian Vettel dalej jest w ogromnych tarapatach. Kolejny pechowy wyścig dla Niemca. No, niesamowite co się dzieje. No, naprawdę wyścig jest nieprzewidywalny. Już mamy trzech pechowców. McLaren jadą dalej w tym wyścigu. Kowasi odpada z wyścigu. A z kolei Sebastian Vettel dalej za ogromną kraksę i no też będzie musiał zjedać usta w wstępie do alei serwisowej, ale najpierw będzie musiał zrobić telefon drogę do alei serwisowej. No i też sporo Sebastian Vettel stracił, już spadł on na miejsce 13, no ogromny pech Niemca. Jest teraz, jest, klątwa działa, tak jest, działa klątwa do Juryski, Sebastian Vettel dalej na pecha. Zła wróżka czuwa nade mną, żeby tego Vettela karać, taka z tym razem ktoś na mnie zbliża. Tak jest. Nie na razie wspaniale bawię w tym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się wyciągnąć tak do końca. Żeby nic nie przeszkodzi w tym wyciągu, na chwilę bez wyciągu jest zajebisty. Tylko dlatego, że to potrzeba się go, ale ogólnie to wyciągu jest zajebisty i mam nadzieję, że uda mi się go do końca nagrać. Ale kurde, ja wam powiem, że wczoraj miałem taki pomysł pod grom, tak mi się tak racieła, a teraz się tylko tych filmów nie ma, no. Dla mnie działa normalnie, to naprawdę mnie cieszy. Mam nadzieję, że po prostu teraz nie zapowiedziałam buzy. Bo to wszystko tak będzie. Na chwilę bez zamyk, okej. No bym właśnie buzy nie zapowiedziałam. Bo do tej pory jest okej. Okay. Mamy to sobie nie przewidziałam najgorszego. Czy ogromnych ścin. No bez Państwa już dyrektor dostał zalecenie, żeby wybrać do alei serwisowej. No wiemy, że w alei serwisowej dość sporo się potrafi zmienić. Ponieważ naprawdę tak sobie nie alea serwisowa po tym wynik, że od tego zależy. No od tego zależy oczywiście, gdzie to będzie wyjadą, na których miejscach. To może przyczynić do tego, że Dexter jak po pierwsze mi to ma sprawdzić. Teraz kolei Fernando Alonso będzie atakował Dextera i proszę Państwa, jest atak udany. Tak jest, Fernando Alonso udaje się po raz kolejny wyprzedzić Dextera. Teraz proszę Państwa, Maldonado będzie atakował i proszę Państwa, Maldonado ogromny bieg, tak jak kolejny traci skrzydło. Fernando Alonso udaje się wyjść na prowadzenie, no. Fernando Alonso naprawdę ma on nick na radzenie sobie z Dexterem, no. Trzeba pamiętać o tym, że Fernando Alonso i Dexter są przyjaciółmi, więc starałem się sobie jakoś bardzo nie przeszkadzać. Więc też Dexter sobie zdaje sprawę z tego, że
Fernando ma naprawdę ogromne szanse na zdobycie tytułu mistrzowskiego, więc też jakoś nie staramy się wchodzić w paradę, tylko po prostu jak jest taka sytuacja, że Fernando jest sypsy, to po prostu pozwala mu siebie wysadzić. I myślę, że raczej to jest kolejny wyścig, w którym Fernando Alonso odniesie zwycięstwo, ponieważ już zaczyna przed Dexterem uciekać. A kolejny z kolei na horyzoncie jest Sergio Perez i jest rekord, proszę Państwa, Dexter zrobił rekord drugiego sektora. No to jest, myślę, coś, czego się nikt nie spodziewał, że to akurat rekord jakiś padnie toru. No ale Fernando Alonso jest zdecydowanie sypsy. I teraz co zrobi Fernando Alonso? Fernando Alonso zjeżdża za Dexter, więc zostaje jedno okrążenie na pozę. I zobaczymy, jak mu się to opłaci. No tutaj ogólnie bolid zjeżdżają, więc kto wie, być może Dexter w trakcie swojego zjazdu będzie miał dosyć dobre przestrzeń, bo być może jako jedyny będzie do tego boksu zjeżdżał. Jako jedyny, i to jest za bardzo, nikt mu w tym zjeżdżeniu nie przeszkodzi. O nie. Kurwa, teraz taka sina znowu była. Ach, no mam nadzieję, że to było chwilowe. Kurde, wiecie co, chyba w swoim dasie będę musiał zrobić reset raptowa, tylko właśnie ja bym ten reset zrobił, ale to dopiero po zakłóceniu sezonu FF1, bo ja się boję tego, że stracę moje save'y. Mogę stracić moje save'y i to doprowadzi do tego, że będę... no musiała od nowa przychodzić karierę. No a nie chciałabym te carry postawić bez zakłócenia jej, więc... ja mogę ewentualnie zrobić coś takiego, że ewentualnie no, skończę tę karierę. Zrobię tego resetę laptopa, bo to chyba niestety będzie konieczne. I po tym resecie ja zrobię tak, że no, ewentualnie rozpocznijmy na nową karierę. No. Mam tylko nadzieję, że z tą grą nie będzie problemu. Nie wiem, trochę się by zagra, może te problemy powodować, no, ale z drugiej strony bez sensu, bo do tej pory grałem, w tą grę nie było problemów. No ale okej, mam nadzieję, że uda mi się jednak to nagranie skończyć. Bo już naprawdę nie chciałbym tego wyścigu obserwować, bo naprawdę dobrze się ten wyścig zapowiada. Nie chciałbym tego obserwować, no. Dobra, w każdym razie, bądź co bądź, Dexter już tutaj zajeżdża do alei serwisowej. I zobaczymy, jak się sytuacja dla niego potoczy, na którym miejscu wyjedzie. No myślę, że zaraz za Fernando Alonso. Choć kto wie. Może Fernando Alonso trochę przyblokowany został w boksach i to wpłynie na to, że Dexter wyjedzie pierwszy. No tak, Fernando jednak miał trochę przewagę w boksach przed zjazdem właściwie, więc wydaje mi się, że jednak wyjedzie przed Dexterem. No proszę Państwa, co za pek, Dexter za... no, proszę Państwa, cudu się odwali, Dexter tutaj zablokowany w boksach, no nie! Ogromny pech Dextera. I który wyjdzie Dexter, trzeci wyjeżdża. Trzeci, jednak czwarty! Dobra, jednak wyjedzie do trzeci, ale właśnie drugi jest Wern. Wern, więc Fernando... okej, dobra. Na szczęście do Dextera, mimo tego, że został w boksach zablokowany, to jednak udało mu się wykać na trzecim miejscu. Wern, który jest drugi, no... Juan Wern, który jest drugi, no znajduje się przed Dexterem, ale nie zjeżdżał się do boksu, więc myślę, że Dexter spokojnie to drugie miejsce odzyska. Teraz z kolei Perez, proszę Państwa, Perez atakuje i jest naprawdę ogromny błąd ze strony Meksykanina, ponieważ no... rozwala on sobie skrzydło. No, ten wyścig nie tylko zapowiada się pechowo dla McLarena, którzy już nie jadą, ale również jest to ogromny pech dla Zaubera, no już nie jedzie Kobayashi i również Perez, do prawdopodobnie punktów w ogóle nie zdobędzie. Więc naprawdę tutaj Zaubery mają ogromnego pecha w tym wyścigu. Teraz z kolei Dexter spada trzecie miejsce, ale uda mu się odzyskać drugie miejsce, bo Fernando jest przed nim, to fakt faktem, ale nie zjeżdżał jeszcze Juan, jeszcze nie zjeżdżał do boksu. On ogólnie te zjazdy ma dość opóźnione, więc no, myślę, że spokojnie Dexter wyjdzie przed nim. Nawet jeśli teraz trochę pozjedzie, będzie tracił.
A ja nie, to Dexterowi się zepsuł DRS i to ma naprawdę sprawić, że będzie miał problemy. Juan już jest do boksu, więc Dexter odzyskuje swoje drugie miejsce, Fernando Alonso jest pierwszy, więc na pozostaje Dexterowi obronić tą drugą pozycję i miejmy nadzieję, że uda mu się to miejsce obronić. Raikkonen będzie atakował Dextera i zobaczymy, jak te ataki się dla niego potoczą, jak się skończą te ataki dla niego. Dobra, który jest właściwie Sebastian Vettel, bo chciałby sprawę Basa szósty. To dobrze, ale który jest Vettel? 19. To chyba się nie muszę martwić o to, że zdobędzie punkty w tym wyścigu, raczej do tego nie dojdzie. No i oczywiście Kobayashi, Button oraz Hamilton nie jadą dalej. Dobra, Raikkonen jest tuż na horyzoncie i będzie on atakował tutaj Dextera. I zobaczymy, jak się ta cała akcja dla Raikkonena potoczy, bo naprawdę tutaj Dexter jest nieugięty, jest strasznie, jest twardy. I proszę Państwa, jest atak ze strony Raikkonena, ale jest atak nieudany. Udaje się trochę Dexterowi zostawić Raikkonena z tyłu i Dexterowi udaje się również utrzymać to drugie miejsce. No i Raikkonen lekko skrzydło uszkodził, lecz no, na szczęście dla niego nie są to uszkodzenia zbyt poważne, żeby musiał zjeżdżać do boksu, więc dobrze dla niego, że jest w stanie się ścigać, no ale Raikkonen też trochę musi uważać, bo naprawdę jeden błąd i doprowadzi do tego, że również punktów nie zdobędzie. Więc niech naprawdę lepiej Raikkonen się ma na własności, ponieważ ostatni wyścig miał naprawdę pechowe. No i szkoda by było, gdyby to również był dla niego pechowy wyścig, no ale zobaczymy, jak się sytuacja tutaj potoczy. Dexter dalej na tym drugim miejscu utrzymuje się w punktach, utrzymuje się na podium. Fernando Alonso już sobie daleko odjeżdża, no myślę, że spokojnie można powiedzieć, że jest to kolejny piękny wyścig dla Hiszpanina. No, Hiszpanin tutaj absolutnie dominuje w tym sezonie. Wygląda na to, że Fernando Alonso naprawdę chce zemścić teraz na Vettelu, ponieważ no, też Fernando Alonso miał szansę zdobyć mistrzostwo świata, ale Vettel w tym ostatnio przeszkodził. Teraz z kolei Fernando ma taką przewagę, że myślę, że absolutnie nikt mu nie przeszkodzi w tym, żeby ten mistrzostwo zdobył. No, Dexter oczywiście jest dla niego rywalem, ale też no, Dexter trochę z tyłu zostaje, więc no, myślę, że Fernando uda się prawdopodobnie w tym sezonie zdobyć mistrza świata. No ale co mu się tego tak udało ostatecznie, to zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. W ogóle tak sprawa. Ja sobie też wczoraj, tak pod wieczór, nagrywałem GTA 4 The Path of Gibraltar. I w tym odcinku robiłem skoki na spadochronie. Ja już ten odcinek mam nagrany, lecz ja ten odcinek sobie wrzucę po Life is Strange, bo nagram teraz dopiero co Life is Strange. Ja najpierw wrzucę Life is Strange, a potem dopiero wrzucę The Palette. Właśnie taki mam plan. I teraz potem po Life is Strange osobiście wrzucę, mam nadzieję, ten odcinek sobie jeden. I proszę Państwa, jest Drakon już na horyzoncie, będzie atakował, lecz no... Nie udaje mu się zaatakować Dextera. Dexterowi udaje się utrzymać drugie miejsce. Tam się również stali ktoś jeszcze. Grozan jest twardy, proszę Państwa. No, Lotus tym razem może mieć naprawdę dobry wyścig, jeśli oczywiście nic panowie nie zepsują w trakcie tego wyścigu. Też tam się również stali Force India, to jest podaje Paul Di Resta, więc Paul Di Resta to jest naprawdę ma szansę na bardzo dobry wynik w tym wyścigu. No i na szóstej pozycji jest Felipe Massa, więc Felipe Massa zapowiada się dla niego po raz kolejny dobry wyścig, również to jest po raz kolejny dobry wyścig dla zawodników z Ferrari, którzy naprawdę już sobie robią naprawdę ogromną przewagę w klasyfikacji konstruktorów. No myślę, że tutaj zespół jest absolutnie z nimi zadowolony. Fernando przekracza wszelkie oczekiwania, a Felipe naprawdę zdobywa dosyć solidne punkty ostatnio, więc myślę, że tutaj oczywiście zespół ma z czego się cieszyć. No i Raikkonen jest na horyzoncie, będzie atakował Dextera. I Grozan, proszę Państwa, znajduje się na czwartym miejscu. Jeżeli to okrążenie, już tylko to okrążenie stało do końca tego wyścigu. I proszę Państwa, Raikkonen atakuje! Zostałem wyprzedzony przez Grozana chyba, tak? Tak czy nie? Nie!
Tam się dzieje bitwa, naprawdę, tam się dzieje bitwa i masa korzysta z sytuacji i jedna z miejsc, proszę Państwa. Felipe Massa naprawdę super wykorzystał sytuację walki między Lotusami oraz Force Indią. No tutaj tym razem padło przysłowie, gdzie trzech się bije, ta czwarty korzysta i ten czwarty już zdecydowanie był Felipe Massa. No naprawdę ogromna okazja dla Ferrari na znowu ogromne punkty. To wie, być może znowu na dubleta, a może tym razem znowu się uda zrobić dublet Ferrari, bo być może Dexterowi Felipe Massie uda się na koniec wyprzedzić Dextera, no zobaczymy jak będzie. Dexter oczywiście nie odpuści tak łatwo. Z Felipe się już aż tak nie dogaduje, jak z Fernando Alonso, no właściwie chce Dexter, żeby Felipe był jego rywalem, ponieważ bardzo chciałby w kolejnym sezonie jeździć z Fernando Alonso. I proszę Państwa, rozpoczynamy ostatnie okrążenie. Grand Prix Belgii, to Dexterowi tylko udało odjechać Masie, więc naprawdę tutaj wydaje mi się, że... I z racji Dexterowi uda się to drugie miejsce utrzymać, ponieważ Massa jest za daleko, tak jest, Massa jest za daleko, więc nie uda mu się wyprzedzić Dextera, kto wie, co czasem jest, Massa nie zostanie na koniec wyprzedzony przez Raikkonena, który już tam na niego ca i tak, Raikkonen będzie go atakował, ale jest atak nieudany i również Felipe nie da rady zaatakować Dextera, więc proszę Państwa, nic się już to raczej nie zmieni. Dexter drugie miejsce, Massa trzeci. A z kolei Fernando Alonso na pierwszym miejscu, myślę, że spokojnie można to po raz kolejny uznać za bardzo dobry wyścig dla Ferrari. Wiadomo, że zespół chciałby, żebym Dexter był pierwszy, ale myślę, że i tak będą zadowoleni z drugiego miejsca. No, Dexter tak już ma chłopak, że jest naprawdę blisko tego podium, znaczy tego podium, właściwie tego zwycięstwa jest blisko Dexter. Ociera się o to zwycięstwo, ale no, ma problem z wygrywaniem wyścigów. No, jeden wyścig mu się udało wygrać, prawda, ale ogólnie no... średnią, bo z tym wygrywaniem idzie, no ale zawsze zdobywa to podium, zawsze zdobywa solidne punkty i to naprawdę sprawia, że zespół pnie się oczywiście w górę. Może nie będą oni w stanie walczyć z Ferrari, ale myślę, że nadrobią oni straty do innych zespołów. Więc myślę, że mimo wszystko mają być z tego zadowoleni. Felipe Massa jeszcze chyba na koniec będzie atakował, tak jest, jest bardzo blisko Felipe Massa. Fernando Alonso wygrywa wyścig Grand Prix Belgii, no kolejny naprawdę super wyścig dla Hiszpana. Ale jest tutaj Brazylijczyk, będzie atakował, ale chyba jak to sobie odpuści Felipe. Ponieważ już tutaj są ostatnie skręty i mamy, proszę Państwa, prostą linię mety i Dexter, proszę Państwa, zdobywa drugie miejsce dla Dextera w Grand Prix Belgii. No i Schumacher na 9 miejscu. Ok, więc zobaczmy tabelę, no Fernando Alonso pierwszy, udało mu się wygrać wyścig, Dexter na drugiej pozycji, Felipe Massa trzeci, Kimi Räikkönen czwarty, Roman Grosjean piąty, Nico Hülkenberg szósty, Paul Wirta siódmy, więc dobry wyścig dla Force Indii, Juan Erik Wers ósmy, proszę Państwa, no tutaj Juan naprawdę dobry wyścig, Schumacher dziewiąty, Daniel Ricciardo dziesiąty, więc Toro też zdobył punkty, Senna jedenasty, Vitali Petrov dwunasty, no znowu naprawdę Petrov był blisko punktów, Pastor Maldonado trzynasty, Weber czternasty, piętnasty Sebastian Vettel, więc proszę Państwa, naprawdę ogromny pechowy wyścig dla Red Bulla, ani Vettelowi, ani Weberowi nie udało się zdobyć punktów. Timo Glosses, Klok za Stasy, 17 Perez, który też punktów nie zdobył, więc ogromny pech dla Zaubera. Karti Kajang, Charles Peak, Pedro de Rosa, Kovalainen, Niko Mui też nie dojechał z kolei do końca wyścigu. Jenson Button i Lewis Hamilton też nie dojechali do końca, więc ogromny pech dla McLarena, ogromny pech dla Zaubera i ogromny pech dla Red Bulla. Obyda, cała trójka właściwie nie zdobyła w ogóle punktów, więc naprawdę tutaj myślę, że Zasofowie nie będą zadowoleni. Miejmy nadzieję, że kolejny wyścig będzie dla nich lepszy. No zobaczymy jak będzie. Felipe Massa wyprzedza Lewisa Hamiltona, więc myślę, że spokojnie będzie rywalem Dextera. Paul Di Resta piąty, Kobayashi szósty. No i Force India utrzymuje się na drugim miejscu.
Nie ma tak jak być na podium z Ferrari. Okej, Fernando po raz kolejny wygrywa. Zespół mimo wszystko jest zadowolony z Dextera. Okej, jakaś informacja o oponach, no dobra. No mogli mi wbić tego levela, no. Dobra, okej, Włochy widzę spokojnie, bez deszczu będą, to mnie cieszy. Dobra, tutaj wiadomości. I tak, teraz możemy sobie wybrać rywal. No ja oczywiście ja chcę, żeby moim rywalem jak najbardziej był Felipe Massa. W ogóle Paul Di Resta może być naszym rywalem. Patrzcie, wyobraźcie to sobie, że przejdziemy sezon do końca, wywalimy Paula Di Resta z Force Indy i będziemy znowu Force Indy gdzieś w kolejnym sezonie. No ale taka serio, to oczywiście chcę, żeby moim rywalem był Felipe Massa. No właśnie, więc w kolejnym odcinku będziemy z nim rywalizować. No i już w kolejnych odcinkach na pewno ja już taka dla niego miła to nie będę, bo teraz to już bardziej będę stawiać na to, żeby faktycznie go to trochę tam osłabić w wyścigach, nic mu pomagać. I teraz tak, słuchajcie, cieszy mnie to, że udało mi się ten odcinek nagrać bez większych problemów. No była to taka mała ścina, no ale ogólnie poza taką ściną, no to problemów nie było, więc no może tak na nie będzie koniec, no mam nadzieję, że mimo wszystko nie będzie koniec, no zobaczymy jak będzie. Na chwilę obecną w miarę dobrze mi ten odcinek poszedł, co mnie cieszy. Bo naprawdę, ja robiłem sobie takie testy, nagrywanie tego odcinka, no i były problemy, na sensie tych problemów za bardzo teraz nie było, to mi czasy, poza tą jedną ściną, no ale mam nadzieję, że... No i tak w miarę ten odcinek wysadł, tak? Zobaczymy jak będzie dalej, kolejne będą Włochy i w kolejnym odcinku właśnie będziemy się ścigać we włosach, no ale to już będzie w kolejnym odcinku. Ja na chwilę bez to kończę, to będzie na tyle, na razie.